Siemano, raz jeszcze w moim garażu. Olej mamy wymieniany, jedziemy dalej z tematem. Przygotowałem sobie troszeczkę front robót, tak żeby już się nie zajmować niepotrzebnymi sprawami. Teraz wam mniej więcej pokażę, co robimy dalej, taki przegląd posezonowy. Tak, jak widać, pozdejmowałem, zdjąłem oczywiście kanapę, pozdejmowałem część owiewek. No tutaj po wymianie oleju troszkę syfu zostało, w każdym razie odpaliłem go sobie i już sobie trochę pochodził. W moim wypadku są dwa zbiorniczki z płynem hamulcowym. Jeden jest oczywiście tutaj, napędza tylny hamulec. Ja zawsze sprawdzam jego poziom, wymieniałem płyn w tamtym roku, także nie będę go nawet odkręcał, bo pamiętajcie, że płyn hamulcowy jest mocno higroskopijny, jak dostanie się do niego wilgoć, to już się nie usunie, więc no, może być tak, że przy mocnym hamowaniu nam się po prostu zagotuje i stracimy hamulce, a to no, nie jest fajna sytuacja. Także sprawdzam zawsze jego ilość, tutaj jak widzicie jest w zasadzie max. Czyli dokładnie tak jak go zostawiłem. Dobra, z tej strony jeszcze tutaj mam wlew płynu chłodniczego. Tak, odkręcamy ten drucik, odkręcamy oczywiście wlew. No i jeżeli jest potrzeba, dolewamy. U mnie jest również to oznaczone. Ja już go sprawdziłem wcześniej, przy okazji miałem tutaj dostęp, więc sprawdziłem, u mnie też jest w zasadzie na maksie, także nie ma potrzeby dolewać. Dobrze. Jeżeli chodzi o płyn hamulcowy, do hamulca przedniego, no to tutaj mamy oczko. Ja mam do pełna, dlatego nie widać, jak ruszamy, to nic nie widać. Jaki jest stan, w każdym razie widzę tutaj, że jest dalej pełno, także też nie będę tego wkręcał, bo również się razem z tym wymieniałem. Dobra. Będę się potrzebował dostać do filtra powietrza. Filtr powietrza jest pod bakiem. Nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie, szczególnie przy tym motocyklu, bo bak paliwa jest ciężki. W każdym razie trzyma się tak naprawdę na cztery śruby, plus dwie są takie dodatkowe do owiewki. Czyli tak jak tutaj widzimy, już sobie je odkręciłem. Jedna, druga na górze i tutaj na dole baku również dwie takie już potężniejsze. I te dwie dodatkowe to są tutaj w owiewce. Także tu zostawiłem tą śrubkę z drugiej strony. Jest wyjęta, w każdym razie one nie będą przeszkadzały, także biorę się za zdejmowanie baku. No, zapomniałem włączyć kamerę. W każdym razie ważna rzecz, mam nadzieję, że tutaj będzie coś widać. Varadero tutaj są, tu w tym miejscu są, jest jeden kranik. No i oczywiście prowadzi do niego przewód paliwowy. Ja spuściłem wcześniej paliwo, także zakręciłem kraniki. No i tutaj jest z tej strony jeden. Przenosimy się na stronę drugą. W każdym razie na dostęp niestety tutaj jest dość paskudny. Ponieważ oczywiście no, musieli to skomplikować w jakiś sposób. W każdym razie u mnie są takie dwie obejemki. I tu niestety... Dobra. No, postaram się ściągnąć. No, tutaj widzicie? Widać, to jest drugi kranik. No i do niego przyłączę oczywiście. No, zobaczymy. Może w ten sposób. O, łatwo i tym razem.
Tak, z tej strony zdecydowanie łatwiej wychodzi. A tu jeszcze kawałek mojej dołożonej instalacji elektrycznej. Dobra, zeszło. O, tu paliwa było kapkę więcej w każdym razie. Dobrze, słuchajcie, jak jesteśmy już z tej strony, wyczyszczę też łańcuch i tutaj ten cały syp. To jest jedna ważna, znaczy ważna, myślę, że ciekawa rzecz w tym wszystkim. Ja mam, tak jak mówiłem kiedyś tam wcześniej, mam zamontowaną olejarkę i tutaj jest właśnie zbiorniczek z tego oleju, dlatego też tak trochę widać, tutaj jest sporo tego oleju. W każdym razie na ten zbiorniczek, ja go raz już uzupełniałem w sezonie, no, jest zbiorniczek płynu hamulcowego, jak dobrze pamiętam, z Ursusa C360. Taki zbiorniczek pi razy drzwi na 6000 km wystarcza, także zupełnie nie martwię się smarowaniem łańcucha, tylko właśnie to olejarka. Jak tutaj mam puszczony, tutaj jest jeszcze trochę prądu, no bo tu jest elektrozawór benzynowy, rurka puszczona do góry. Tutaj idzie sobie instalacja elektryczna w ten sposób, idzie do centralki. No i do tego jest oczywiście jeszcze uzupełnienie, czyli wypuściłem sobie wężykiem po prostu tutaj do góry. No i jak potrzebuję uzupełnić, to tylko i wyłącznie ten wężyk. Strzykawka, olej 9240, mineralny, no i uzupełniam. I to tyle. Centralkę mam tutaj, ona jest aktualnie ustawiona pod moje ustawienia. To jest również moja konstrukcja. Trójpozycyjny przełącznik. Na środku jest dozowanie normalne. I teraz nie pamiętam, albo do góry, albo do dołu. No to tutaj się zapala wtedy. Czerwona dioda jest wyłączony. A drugie, czy trzecie ustawienie to jest takie dozowanie intensywne na deszcz na przykład. No i zielona dioda, jak się zapala, znaczy, że właśnie jest podawany olej na łańcuch. Dobra, w każdym razie. Kraniki zostały odpięte. Zdejmuję teraz bak paliwa. Bakowi by się przydało odnowienie powłoki lakierniczej, ale to musi poczekać na lepszy czas. Dobra, cztery śruby zdjęte. Tu owiewka nie trzyma, tu również. No to do góry. Zapomniałem o tych rurkach. I tak nie jest źle, bo za pierwszym razem, jak wyjmowałem bak paliwa, tak totalnie po raz pierwszy, to miałem benzyny na full. Teraz jest dosyć lekki, więc jest szansa. Dobra, mam minerki. Dobra, zlazł, bo... Okej, dobra, troszkę się tutaj narobiło nieładnie. W każdym razie warto mieć drugą osobę. Jeszcze coś trzyma. Dobra.
Idzie, łatwa sprawa. Dobra. Na kocyk. To jest taki mój roboczy kocyk. Przy wielu, wielu robotach mi pomagał. No, o jeszcze jednym widzę zapomniałem. Urwałem sobie, będę musiał naprawić czujnik. Rezerwy. Tak jak mówiłem, KNN, bardzo prosty montaż, kilka dosłownie. Śrubek, Philipsów, krzyżaków, no jak zwał, tak zwał. Dobra, odkręcone. Po prostu zdejmujemy. O! I to tyle. Ja te śrubki w razie czego wyjmuję, bo... O, chociaż te mogą zostać. Dobra. Okej. Okay. No tu się odkleiło jedno. Nieważne. Dobra. W każdym razie o, nawet działa. Dobra, wykręcamy filtr również tutaj, jak widzicie, cztery śruby. To martwi, z czego to? No nic, coś wpadło, będę szukał. To są wszystko, są te identyczne śruby, także nie ma znaczenia, czy się pomylam, czy nie. Okej. Okay. No dobra, nie wygląda to źle. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie wyglądał gorzej. Okej. Okay. Ale jest cały. Zaraz. O, no jeszcze tu mnie interesuje, czy tutaj nie ma czegoś niepokojącego. No jest. To tak nie powinno wyglądać. Dobra, trzeba będzie te rzeczuchy odnowić. Zobaczmy, czy przepustnice chodzą. Wszystko jest git. Dobra. Tam sobie dmuchnę kompresorem tylko. No ta gąbka to ewidentnie lata świetności ma totalnie ze sobą. Stąd wydłubię. No i tak jak mówiłem, rozpoczynamy, najpierw umyjemy, następnie zaolejujemy tym oto kitem, w sensie zestawem, i idziemy dalej. Temat w zasadzie tutaj filtra będzie zakończony, także patrzcie dalej, bo idę teraz tam, gdzie będę miał. Tak jak mówiłem, bierzemy sobie nasz filterek i tutaj to czyścisko spryskujemy, tak, i to są na drugą stronę, i następnie jak już się trochę zacznie reagować, no, czuć, że ten brzut zaczyna rozpuszczać, to po prostu wlewamy go czystą wodą. Chcemy, żeby tutaj ta warstwa, która jest od zewnątrz, ona jest w ten sposób, wypłukały te wszystkie zanieczyszczenia i nieczystości. Ja w razie czego jeszcze raz troszeczkę
szczególnie, że to widzimy pewnie nie do mycia. I jeszcze raz to samo. No dobra, i teraz ważna sprawa. Widzicie, filterek jest już czysty, jest to myty, wystarczy, tutaj jest jeszcze troszkę jakieś tam zostało, ale to nie robi dużej różnicy. W każdym razie on w tym momencie, zanim go naolejujemy, oczywiście musi wyschnąć, bo jest po prostu filtrem bawełniany. Także zostawiam go, on sobie schnie, a ja wracam coś zrobić z tą gąbką, którą tam wyciągnąłem. No dobra, filtr nam się suszy, więc przystępujemy dalej do dalszej obsługi. Jak widzicie, no nie chciałbym, żeby mi w przepustnicę coś wpadło, więc oczywiście wrzuciłem tutaj kawałki ręcznika papierowego, także tutaj też będę to jeszcze przemywał. W każdym razie no chcę się koniecznie zająć tym czymś, co nam tu zostało. No nie chciałbym, żeby to w ten sposób było. Tutaj jest jeszcze druga. Zastąpię to takim taką włókninką. To tutaj ściśle przylęga, także nie ma opcji, że coś nam się podostaje. Jest to taki filterek dodatkowy do odkurzacza. W każdym razie no zdecydowanie to jest bypass filtra powietrza, więc byleby nam tutaj syf nie leciał, a akurat tak się zdarzyło, że ma tą samą wysokość, także będę z tym tu walczył. Na początku zmywacz. Chcę tutaj się pozbyć tego syfu, resztki tej gąbki. No, jest ok. Także docinamy. Będzie kapkę trudniej, ale dobra, zobaczmy. Dobra, może być. Zajmę się tutaj podczyszczeniem trochę. I tą część mamy już ze sobą. Czekamy na aż nam oczywiście tutaj wyschnie filtr, żeby móc go zaolejować, a w tym czasie tutaj działamy sobie na spokojnie dalej. Teraz wezmę i zacznę czyścić po prostu łańcuch, ale najpierw oczywiście sprzątanie. No dobra, dzień drugi, filtr nam już zdecydowanie wysył, także już się o to nie martwimy, także przystępujemy do olejowania. To również prosta sprawa. Tu jest taki dzióbeczek. Bierzemy filtr. I tu od tej strony. Powoli, spokojnie. Niech się nam nie śpieszy. Filtr musi być dobrze nasączony olejkiem. Dopiero wtedy poprawnie działa. Także każde żeberko z osobna. Dobra, jak widzicie.
widzicie, jeszcze troszkę, on sobie musi spokojnie wcieknąć. W tym czasie ja wezmę się jeszcze za drugą stronę. I zobaczmy tutaj, tutaj jest już dobrze, dobrze nasączony. Także postaram się go teraz przenieść do garażu w sposób taki, no, mało inwazyjny do wszystkiego. Filterek mamy już nasączony. Nadwyżka nam wypłynęła, także już jest wszystko ok. Troszkę go przetrę tutaj część plastikową, tak żeby nie ubrudzić wszystkiego naokoło. Mamy, tak jak mówiłem, czyściutki filtr naolejony, całkowicie przygotowany do dalszej, kolejnego sezonu. Czyli zakładamy, dociskamy lekko i jedziemy z airboxem dalej. Teraz śrubki, to nie mam zielonego pojęcia skąd jest, szczerze mówiąc. Zacząłem się zastanawiać, czy przy błotniku, jak go popsułem, czy to nie jest fragment opakowania, w którym trzymamy jedzenie psa, bo w tym przy okazji też ono dostało, możliwe, że wpadło tutaj do airboxa, w każdym razie do kosza, nie znalazłem miejsca. Dobra, w każdym razie hop, airbox włożony. No, przynajmniej odbyła się próba. Dobra, na miejscu, jest na miejscu. Czy my tu mam puszczone przewody od grzanych manetek? Dobra, nie podeszło nic. No to skręcamy. Robimy to z wyczuciem, ale dość mocno. Nie chcemy, żeby nam tutaj wpadało żadne lewe powietrze. Git. Zobaczmy. Żyje i ma się dobrze. No dobra, ok, filterek mamy założony, już schowany. Tutaj troszkę poszedł, także biorę się za bak paliwa z powrotem. Trzeba go wrzucić, przyczepić i oto macie chwilowo na jakieś 4000 km można spokojnie zapomnieć, także wrzucam dalej. Aha, jedna rzecz, oczywiście najpierw muszę naprawić czujnik rezerwy. No nic, biorę się za to. No dobra, to są takie właśnie wpinki. One powinny być w 100% rozbieralne. Chyba nawet takie mam. Teraz zobaczmy. Tak, tak jak myślałem, one są rozbieralne. Teraz pytanie, z której strony, z tej. No. Powinienem takie mieć nowe. Zaraz poszukam, tylko najpierw biorę też drugi. No to pewnie ktoś już był. No dobra, więc tak jak mówiłem, posiadam nawet tego samego, tej samej wielkości, no ponieważ są już izolowane, no i będę wkładał tych, wstawię je sobie, ale nie będę z tego korzystał. W każdym razie takie magiczne coś,
No więc w każdym razie dwie wsówki. Do tego zaciskarka. No, wezmę sobie sanki. Po wczorajszym dniu trochę nóżki czuję. Dobra. Okej, tutaj to jest bardzo prosty. Bardzo prosta rzecz. Po prostu wykrywa brak tak naprawdę płynu, więc paliwa oczywiście, więc nie ma znaczenia, który, gdzie. Wsuwamy kabel. Tak jak już wiemy, że dotarł do odpowiedniego miejsca, to go łapiemy w wypadku tymi i zaciskamy. I tyle. No i dokładnie tak samo z tym drugim. Naprawiamy. Także nic trudnego, nie bać się. Gorąco polecam to narzędzie. Nie chcę oszukiwać, ale kosztowało około 50 zł, a wiele ułatwia. Natomiast tutaj działać z lutownicą to taki sposób jest zdecydowanie szybszy. Dobra, no to jak już to mamy też naprawione, nowe wtyczki, no to przystępujemy do montażu zbiornika paliwa. No dobra, jeszcze nie ogarnięte, ale zaraz będzie. W każdym razie wrzucamy z powrotem bak paliwa, uważając na oczywiście kraniki i wszelkiego inne takie barachło, które tutaj nam próbuje przeszkodzić. Delikatnie wrzuciłem. Teraz to, co jest ważne, to jesteśmy na miejscu. Dobra, teraz tak, musimy oczywiście podpiąć wężyki. W tą stronę zdecydowanie łatwiej. Dobra, teraz tutaj obejma. Dobra, tu już trzyma. Teraz drugi to jest odpływ przelewowy, także tutaj na spokojnie, on jest bezciśnieniowy, byle dobrze i dokładnie. Dobra, teraz tak poszukujemy tutaj, jest jeden wężyk, jest i drugi, a wkładamy go, wkładamy bak na miejsce, wskoczył, umyje się od razu garaż. Zakładamy wężyki paliwowe. Wężyki założone, teraz w moim przypadku skręcam obejmę. Obejma skręcona do końca. Tu już nie będę go potrzebował zrzucać, już wiem, że działa. Nawet aż za dobrze wiem. Także to, co teraz zrobię, to przykręcenie go, w sensie zbiornika. A, jeszcze oczywiście zapomniałem o podpięciu wskaźnika. Braku paliwa. Tu niestety bardzo, bardzo mało widać. O, dobra, skoczyła. Musicie mi uwierzyć na słowo. Dobra,
No to z powrotem. Czy tu jest ok? Tu jest ok, no to czyli jest na miejscu. Prawidłowo. Dobra, to teraz z drugiej strony. No, taki sam układ. Z tą różnicą, że tutaj miejsca jest jeszcze mniej. Jakby go z tamtej strony było więcej. No, to jest problem z lateksem po kontakcie z benzyną. No, rwie się. Ach, no nieważne, zaraz będę się umył. Potem całe, no i muszę oczywiście wysprzątać. O! No to nam weszło. Dobra. No i teraz ostatnia część. Puszczamy paliwo. Patrzymy, czy nie wycieka. Z jednej i oczywiście z drugiej strony. Ach. Aż zabulgotało. No i dobra. W tym momencie na razie muszę przerwać. Poczekam, zobaczę, muszę się umyć. Bo jestem cały w paliwie, a to nie fajne, musimy się wywietrzyć garaż, co też jest niefajne. No i tyle, na razie kończymy, niedługo wracam i przykręcam dalej zbiornik. No dobra, jako że podgarnięte, jeszcze oczywiście nie do końca posprzątane, ale na to przyjdzie czas, będę musiał umyć to dużo mocniej. No to zabieram się za mocowanie na miejsce zbiornika paliwa, no nie do końca, tak jak już powinien być. Także zbieram wszystkie śrubki. Rozpoczynam od tych oczywiście najgrubszych. Na początek tutaj tyle, ile palcem. No i teraz dwie górne. Jedna, druga. Jeżeli chodzi o te śrubki tutaj do owiewek, to na samym końcu, jak już będą przykręcone te, także tam sobie odkładam, biorę im busika. Trzyma się. I drugi, dolny w sensie. Bardzo lubię mieć porządek w kluczach, bo potem wszystko się ładnie znajduje. Nie trzeba szukać. Nie wiadomo gdzie. Tutaj te dolne trochę mocniej nakręcę. Dobra, jest ok. No dobra. Czacha zamontowana. Tylko dokręcę. O tutaj. Ten motocykl z uwagi na to, że jest to V-ka, ma dość spore wibracje, więc nie chciałbym, żeby nam się odkręciło w trakcie jazdy. No dobra, montuję w takim razie boczne osłony.